Witam was, kochani, bardzo serdecznie. Ja jestem Beatwolf i dzisiaj zabieram was w podróż do Warszawy. Ale zastanawiacie się pewnie, co ja tutaj w ogóle robię. Otóż 13 maja, czyli dzisiaj, Warszawska Szkoła Filmowa organizuje swój dzień otwarty, dzięki czemu mógłbym sprawdzić, jak to wszystko wygląda. Dlatego też zaraz, czyli za jakąś godzinę się tam udam, ale dla was to będzie oczywiście tylko chwila. Oczywiście ta historia nie mogła się zacząć bez pewnej wpadki, ponieważ kiedy dotarłem na WSF, wszedłem do pierwszego lepszego budynku, gdzie był rozpisany plan dnia otwartego, po czym udałem się do sali kinowej, gdzie była puszczona etiuda, która się nazywała chyba Za mocna kawa, jak pamiętam. No i patrzę, godzina 12, a wtedy się zaczyna realizacja obrazu filmowego w miejscu zwanym patio. No to myślę, muszę udać się na patio, ale nie wiem, gdzie to jest, więc zapytam się kierowniczki. A kierowniczka mówi mi, że ja jestem w kompletnie innym miejscu, ponieważ ja jestem w liceum filmowym, a nie w WSF-ie, dlatego powinienem pójść trochę dalej, przejść przez parkingi i dopiero tam właśnie do tego budynku, do którego potrzebuję. Udałem się tam, po czym zobaczyłem, że są właśnie rozłożone stoiska, że są dni otwarte, był tam lekki bufet i tak dalej. No i udałem się na patio. I powiem wam, kiedy wszedłem na to patio, po prostu oniemiałem. Otóż wszyscy wiedzą, że WSF to jest szkoła filmowa, ale pewnie niektórzy z was nie wiedzą, że tam jest najprawdziwszy w świecie plan filmowy i to z tego się składa cała szkoła. Kiedy wchodzicie do głównego pomieszczenia, to jest właśnie patio. I tam możecie zobaczyć, wszystko jest, wszystkie ściany są pokryte białym tynkiem. Z góry zwisają takie stare lampy, nie pamiętam, jak one się nazywały, ale wiecie, takie z czasów powojennych. Wszystkie sale są oddzielone drzwiami. Czarnymi, pancernymi drzwiami. A jeżeli chodzi o wejście po schodach, to są te takie specjalne, metalowe, czarno pomalowane razem z tymi żółtymi paskami, z ostrzeżeniem właśnie szyny, dzięki którym mogą wjeżdżać takie specjalne wózki z kamerami, bo jak wiadomo, profesjonalne kamery ważą parę kilo. Na początku udałem się na lewą stronę, ponieważ chciałem zadać kilka ważnych pytań, jeżeli chodzi o kierunek realizacji obrazu filmowego. No i mniej więcej wyglądało to tak, że ten gość, który tam siedział, zniszczył mi cały światopogląd. Ponieważ pierwsze pytanie, jakie padło, to było, jaki przedmiot rozszerzony byłby mile widziany, żeby dojść do tej szkoły. On mi mówi, że matura jest nieważna. To znaczy, musicie mieć maturę, ale wyniki z niej są nieważne. Możecie mieć wszystko na 30%, jesteście tak samo wtedy uznawani, jak ci, którzy pozdawali 100%, mają, nie wiem, rozszerzoną historię sztuki na 100% zdaną i tak dalej. Następną sprawą, jaką go zapytałem, to były właśnie konkursy filmowe, a dokładnie dyplomy z konkursów filmowych. I stąd było pytanie, czy one w ogóle się liczą, czy one mają jakiś przekład, że, nie wiem, będę miał większe szanse, żeby dojść do tego kierunku. On mi odpowiedział ponownie, że nie, że to jest w ogóle nieważne. Mogę przynieść, mogę pokazać, pochwalić się, ale koniec końców prawdopodobnie mi to w ogóle nie pomoże. Więc ostatecznie, żeby przystąpić do tego kierunku na rekrutację i ją zdać, trzeba nagrać dobrą etiudę i do tego jeszcze umieć przedstawić swoją osobę. Jeszcze kilku pytaniach, jeżeli chodzi o sam kierunek. Udałem się na sam środek planu filmowego, żeby wspólnie z wykładowcą, który prowadził ćwiczenia z realizacji obrazu filmowego, patrzeć, jak oni to robią w sumie, można tak powiedzieć. A dokładnie chodziło o trójce ekspozycji, jak ustawiać migawkę, przesłonę i ISO, a także właśnie jak korzystać z oświetlenia, a także z odbijaczy czy właśnie blend, żeby doświetlić kadr, tak samo jak i doświetlić postaci. Po jeszcze kilku pytaniach, które zadałem wykładowcy, można było odnieść wrażenie, i w sumie powiedział mi też to w twarz, że najważniejsze na tym kierunku jest oświetlenie. Jeżeli umiesz oświetlić kadr, umiesz doświetlić postać, umiesz zrobić tak, żeby pomieszczenie, które aktualnie jest w kadrze,
ma taką swoją głębię właśnie dzięki oświetleniu, przechodzisz. Jest naprawdę świetnie, oni potrzebują takich ludzi, ale oczywiście też nie potrzebują ludzi, którzy specjalizują się w tym, są w tym aktualnie idealni, no bo wiecie, szkoła to szkoła. Szkoła ma cię nauczać, a nie tylko aktualizować twoje, nie wiem, umiejętności. Z racji, że jeszcze miałem parę godzin, ponieważ do mieszkania bratowej było dość daleko, a ja chciałem jeszcze zostać, pochodziłem na prelekcje innych kierunków, bo pomyślałem, że w sumie mogę wykorzystać ciekawie czas, poznać jakichś ciekawych ludzi i może ewentualnie poznać charakterystykę innych wykładowców. Dlatego też najpierw udałem się na montaż. I uwaga, wystarczyła jedna godzina, żeby całe moje pół roku przeświadczeń i dążenia do kierunku zmieniło całkowicie mój światopogląd, ponieważ montaż filmowy polega mniej więcej na tym, że dźwiękowiec nagra dźwięk, filmowiec nagra film, reżyser zrobi cały scenariusz, a montażysta ma to wszystko zmontować, czyli ma wszystko połączyć. Co znaczy, że to mniej więcej współgra z moją teorią łączenia wszystkiego i według mnie to byłby bardzo dobry pomysł. Dlatego też teraz jestem troszeczkę rozdarty między realizacją obrazu filmowego a montażem, zwłaszcza, że jeżeli chcesz podejść do montażu, to nie potrzeba ci robić żadnego filmu na rekrutację, tylko wszystko się odbywa za pomocą kolejności zgłoszeń, co jest naprawdę świetne, ponieważ łatwiej jest tam dojść. No i trzeba sobie powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy i to chyba będzie jedna z najważniejszych rzeczy dla was wszystkich, jeżeli ktoś by chciał właśnie próbować przystąpić do tej szkoły, a między innymi chodzi tutaj o pieniądze. Otóż Warszawska Szkoła Filmowa nie jest szkołą państwową, jest szkołą prywatną, więc jak możecie się domyślać, gramy tutaj o duże pieniądze. Otóż, jeżeli chodzi o realizację obrazu filmowego, rocznie jest to koszt 11,5 tysiąca złotych, a studia są 3-letnie, zwłaszcza, że jeszcze trzeba dopłacić wpisowe 2,5 tysiąca złotych. Jeżeli chodzi o montaż, wychodzi to wpisowe 1500 złotych, a rocznie wychodzi 7,5 tysiąca złotych, przez co jest to trochę mniej. Dzięki czemu jest to jak najbardziej, jeszcze bardziej dla mnie korzystne. I teraz pewnie zapytacie, jaki jest sens w ogóle dołączenia do takiej szkoły? Cóż, prawdopodobnie nie trzeba tutaj długo myśleć, chodzi tutaj głównie o kontakty. Otóż jeżeli jest się w takiej szkole, to nie dość, że dostaje się po niej papierek, który informuje przyszłego pracodawcę, że skończyliście szkołę filmową, więc chyba jesteś dobry, to dodatkowo jeszcze podczas samej szkoły możecie poznać wielu sławnych aktorów, możecie tak naprawdę zgrać całą ekipę z uczniów, ponieważ jak to wygląda na WSF-ie i to jest właśnie przytoczenie jakby relacji i studenta, jak i właśnie wykładowcy. Otóż to wygląda tak. Nauczyciel zadaje reżyserom etiudę, na przykład do zrobienia bądź realizatorom obrazu, po czym muszą oni jakoś się stworzyć, no ale przecież reżyser nie wie jak nagrywać, reżyser nie wie jak nagrać dźwięki, reżyser nie wie jak to wszystko zmontować. No przynajmniej tak wygląda, jeżeli chodzi o specyfikację kierunku. Reżyser idzie do realizatora obrazu filmowego, czyli do filmowca, no już skróćmy to. Filmowiec idzie jeszcze razem z reżyserem do dźwiękowca, żeby nagrał dźwięk. A dodatkowo jeszcze reżyser razem z realizatorem obrazu idą do montażysty z innego kierunku, który im to wszystko zmontuje, dzięki czemu wszyscy powiadają, że ta szkoła wygląda po prostu jak jedna wielka rodzina, bo żeby tak naprawdę przejść przez tę szkołę, musicie porozumiewać się z innymi ludźmi z innych kierunków, żeby móc tak naprawdę połączyć wszystkie wasze dzieła, które robicie i dzięki temu właśnie możecie przejść przez następne etapy, następne klasy, co jest naprawdę świetne. Dlatego też ostatecznie plany się nie zmieniły, choć trochę się światopogląd zmienił i jednocześnie można powiedzieć, że ten wybór stał się trudniejszy i łatwiejszy zarazem, ale jednak mimo to nie zmienia to moich poglądów i wciąż chcę dołączyć na WSF, tylko teraz jestem rozdarty między realizacją obrazu filmowego a montażem, chociaż jednak wam powiem, że chyba jestem bardziej za montażem. Tak więc mam nadzieję, że wam się podobało, ja jestem Bitwolf, a to był vlog z Warszawskiej Szkoły Filmowej, a dokładnie z dnia otwartego. Trzymajcie się i na razie.